Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale, gdzie omówimy sobie połyskujące skiny z CSA 2 i w sumie CSA GO przy okazji też. Na samym początku jeszcze oczywiście skins monkey, czyli strona do wymieniania swoich skinów, oczywiście strona, która nie wlicza naklejek do ceny skinów, więc można sobie elegancko jakieś crafty połapać. No i oczywiście kod zone, link w opisie, tu się używa dla bonusu, tu się używa dla darmowych pięciu pieniędzy, więc można sobie elegancko pozgarniać. No i ja jeszcze tak przelecę, żeby zobaczyć, czy może będzie tu coś wartego uwagi. Tak na pierwszy rzut oka akurat może jakieś goldy gdzieś, ale to w sumie nie takie supi. O, to, 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 to. w ogóle golden coile często wrzucają jakieś ciekawsze. Także, no, można sobie te naklejeczki połapać. Także co, przechodzimy do filmu. Jest to film zrobiony yy, na poczet rangi Johan, czyli rangi, która w sumie daje możliwość wybrania sobie jakiegoś odcinka, jak komuś tam się podoba. No i taki został wybrany, żeby taki był. Będzie on o trzech skinach, brązowy, deko, digiel, koryncki oraz... AWP Skeleton. Tu widzimy AWP Skeleton. Nie wiem, czy w zasadzie na ekranie cokolwiek będzie działo. Bardziej powiem w ten sposób. Nie. Oczywiście na Source 2 to będą skiny, które będą dosyć dużą rolę grały. No i jakby możecie zauważyć, wystrzał był ty, tego właśnie i temu dosyć potężny. Tak samo jak wszystkich bluefosforów, marble fade'ów i tak dalej, chociaż chyba marble fade'y z tego co wiem nie tak bardzo upadły. Dla mnie ogólnie projekcja tych wszystkich wykresów związanych z Source 2 jest poniekąd trochę taka, w sensie mi się tak wydaje to nie jest jakaś moja w ogóle to nie jest jakieś wiążące, że wcześniej było tak. Jest tak i jest tak. I mm, ogólnie no to, to nad czym w ogóle my się teraz możemy zastanowić to jest to, bo tu bo powiedzmy, że tu jest punkt kiedy będzie wchodził Source 2. Załóżmy, nie? że on wejdzie oficjalnie. To, no, to nad czym my się zastanawiamy to to czy znowu będzie tak. Czy może będzie tak. Czy może będzie po prostu płasko. Gdybym ja miał powiedzieć, yy, jaka z tych opcji mi najbardziej pasuje do ustalenia, to jest opcja w stylu, że nie wiem, czy skiny w ogóle mają jakikolwiek potencjał. Jeżeli tak, to sądzę, że najbardziej, no to chyba taki. No Nie, gdzieś z jakimś, bym powiedział, wystrzałem tych skinów, które po prostu już gdzieś tam zadziałały. Jeżeli to jest skin dostępny do wydropienia, taki jak AWP Skeleton, to bym widział to na, na tej zasadzie, że to trochę urośnie i będzie się stało, a potem pewnie zacznie spadać. Bo tu po prostu chodzi o to, że ilość tych AWP jest i tak tyle sama. Pobyt się zmieni w pewnym momencie, ale on potem i tak będzie upadał. Więc tu bym, ja, ja bym to tak w ogóle widział, ale to wiadomo, że to jest takie pierdolenie o chopenie. Za to na przykład w skinach w stylu Blue Phosphor to bym widział to inaczej, bo w skinie typu Blue Phosphor bardziej ta sytuacja wyglądała na zasadzie. Mamy taką cenę, ta cena leci sobie tak, nie? To jest Blue Phosphor, czyli zupełnie inny skin. Potem ta cena leci tak, zostaje gdzieś tu. No i powiedzmy, że tutaj mamy tego Source 2. O! W tym momencie. No i wtedy skina, te, no i wtedy według mnie cena będzie leciała tak. Dlatego bo po prostu to będzie skin, który nie będzie dostępny, a popyt na niego będzie znacznie inny. To jest właśnie to, że bo, no, po prostu, jeżeli na AWP ze się zrobi większy popyt, to ludzie zaczną bardziej otwierać Broken Fungi. To już, nawet w Broken Fungi jako skrzynki bym wolał chyba inwestować, niżeli w właśnie taką AWP. -a. Czy może jakiś tam dziwny long term coś w tym stylu bym zrobił? Z diglem brązowym, deko i korenskim, to jest jeszcze bardziej do potęgi to podniesione, że te spadki powinny być, bo nie są to rzeczy, które są w zasadzie jakkolwiek warte uwagi ze względu na inwestycje. Są to raczej przedmioty, którymi gdzieś tam się gra i gdzieś tam są ładne, rzeczywiście ze światłem ładnie działają. Sam akurat posiadam. I no tak to wygląda. Z perspektywy inwestycyjnej wydaje mi się, że to jest po prostu jakiś, jakaś sytuacja neutralna. Inaczej myślę o rmr bo tutaj jest bardziej ciekawa sytuacja. rmr -y, według mnie, gdybym ja miał zaprojektować ich wykres, jak one by miały wyglądać, to bym powiedział, że one jakby tam wiecie, teraz mają ceny tam minusowe, czy coś tam, że tam ludzie dopłacają, żeby je kupować. No nie, i rmr -y to w zasadzie zrobiły jakąś potężną górkę, na, na, na zasadzie czegoś takiego. One potem tak se poleciały, bo ludzie nie wiedzieli, co się z nimi stanie. No i teraz się już ustabilizowały i będą leciały w dół. Bo po prostu kurwa jest ich miliard, no RMRów jest miliard, to ja się nie dziwię, że mm, jakby nic się z nimi nie dzieje. I załóżmy, że tutaj wchodzi ten Source 2. Na RMRy, nie? Gdzie mam myszkę? Ja Ej, zgubiłem. O, mam. O. Tu się wchodzi Source 2. I to nie będzie wcale. Według mnie to nie będzie wyglądało tak. RMR -y będą wyglądały tak. Do do do. One będą tu strasznie wyklejane. To w ogóle będzie apogeum wyklejania RMRów. Tu będzie naklejenie RMRu to będzie w chuj po prostu. Tu będą tak naklejane te RMRy, że to jest po prostu i tak będzie przez około według mnie sześć miesięcy. Tak, tak, tak myślę. To jest moja też opinia. I potem po tych sześciu miesiącach będziemy mieli tak, 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 tak. No i tak dalej, i tak dalej. Nie, i załóżmy, że potem, jak już będziemy mieli tu, to będzie tak, 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 tak. Potem będziemy mieli jakieś tam spadki, obniżki tych cen, nie, bo potem już ludzie wykleją trochę, będą musieli przyjść nowe osoby, i tak dalej. I wydaje mi się, że przez to rmr -y na long, które mogą być spoko. Bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli nagle rmr -y zaczną wyglądać na tym poziomie, na którym one wyglądają na Sorsie 2, w sensie, jeżeli one będą na tym jeżeli one będą wyglądać na tym poziomie, na którym wyglądają, jeżeli to będzie ten poziom wyglądu i one będą kosztowały 40 groszy, no bo to jest poziom, ja bym powiedział, że to jest tak, jakbyś wziął Sztokholm, podzielił przez 3, czy coś takiego. To ja nie widzę cen tych rzeczy na 40 groszach. Nie? Tutaj bym powiedział, że bardziej jakieś możliwości inwestycyjne są niżeli w tych rzeczach. Tu wydaje mi się, że to jest bardziej po prostu. Skiny, które... Wiadomo, one gdzieś tam mają hype, no ale załóżmy, okej, okay, załóżmy nawet. Dajmy, dajmy się ponieść fantazji, że tu będzie jeszcze jeden po taki sam pik, że znowu to podskoczy do 100 zł. To czy, czy zysk naprawdę z 65 na 100 zł w perspektywie kolejnych dwóch miesięcy, to jest naprawdę to, na co to jest maksimum, na co możemy liczyć, że to jest tak jakby... To jest już ten zysk jakby, że... No, to jest to. Na to liczymy. To, no nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że akurat coś na zasadzie tych 40% zysku. O nie, tu nawet więcej chyba trochę, bo 50, no, to, jest 50, to jest około 55%? To jest około 55% zysku. To wy, jeszcze tam podatek steamowy to tam 40 coś wychodzi z tego pewnie. Nie, bo to 5%, czyli ile to będzie? będzie 49 i... Nie, 47% zysku? Tak po prowizjach i wszystkim? No. Osobiście wydaje mi się, że nie jest to jakby maksimum, czego możemy oczekiwać od inwestycji. Więc uważam te inwestycje, jakbym miał je ocenić na 1 na 10, to jest, oceniam od 1 do 10, to oceniam je na 2. Wszystkie 3. Nie, 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 nie widzę jakby Sensu większego, żeby w to wkładać. Ktoś by wolał longtermować? Nie wiem, wolałbym RMRy. Osobiście też nie jestem zwolennikiem kupowania RMR-ów na longterm. Mam, bo mam, no bo, bo mi gdzieś tam nie siadło coś, nie? Bardziej na, na zasadzie, ej, bo chciałem to sprzedać na. Wiecie, kupowałem te RMR-y w ogóle, kiedy one jeszcze nie, nie miały tych wielkich pików i miałem. One były niemożliwe do strajdowania No i po prostu myślałem, dobra, ok, przeczekam to? Jakby? i sprzedam to na bafie kiedy będzie tradeable jak weszło tradeable to były te bany na EQ, że się nie dało nic zrobić i miałem takie o to się nieźle wkopałeś, no i tak było właśnie, ale powiem, że właśnie dla mnie to RMR będą sensowniejszą opcją niż takie skiny, w ogóle jakby gdybym ja miał jakiekolwiek skiny wkładać to ja bym wkładał na przykład tego lufosfora, ale też jakby to, to jest już inwestycja na zasadzie, hej, ja nie chcę inwestować, tylko chcę grać ze skinem, który mi zarobi pieniądze. Jakby mnie jebie inwestowanie całe. To, to jest ten mindset, że ty, ty nie możesz podchodzić do takiego skina jako do inwestycji. To, to nie, znaczy to jest inwestycja, nie? Tylko to jest inwestycja, od której masz 30 lepszych inwestycji i innych. Więc nie, nie wydaje mi się, żebym ja osobiście był skory do. Podjęcia czegoś takiego. No, ale to tam moja opinia. Może komuś akurat się to bardziej przyda. To, 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 mówię, to jest wszystko moja opinia. Nie ma tu za bardzo miejsca na fakty, bo ja też nie znam się na tym, jak się projektują ceny, bo nie wiem, jakie są popyty u ludzi. Jak, jakby ja nigdy nie patrzyłem na popyt na skiny, bo skiny są stable'ami dla mnie. To, skina, jak kupujesz, który jest dosyć stary, to wiesz, że no, on będzie trzymał cenę, a z czasem będzie rósł. No, na tym to plus minus polega nie ma tu większej filozofii. Że to by było na tyle, trzymajcie się. No i hej.